Funkcje map, reduce oraz filter upraszczają naszą pracę ze znanymi nam już strukturami. Funkcja map przyjmuje dwa argumenty. Czyli tak, map, dwa argumenty. Pierwszym argumentem jest inna funkcja, którą chcemy zastosować do każdego elementu struktury, którą modyfikujemy. Pierwszym Inna funkcja, drugi. Struktura, na przykład lista. Tak? I e, zwraca nam zmodyfikowaną strukturę, czyli przechodzi przez każdy element listy i tą funkcję, którą przekazaliśmy jako pierwszy argument, zastosowuje do każdego z tego elementu i zwraca nam zmodyfikowaną listę. Napiszmy sobie e, funkcję, która będzie podnosiła każdy element e, listy do kwadratu. Nazwijmy ją kwadrat, jako argument przekażemy listę i za pomocą pętli przejdziemy przez każdy element, czyli for I in range len lista. Lista od i równa się lista i czyli dany element podniesiony do kwadratu czyli będziemy każdy element nadpisywali jego kwadratem i możemy zwrócić na koniec listę. Tak oczywiście to nie ma znaczenia bo tutaj przekazujemy e, automatycznie e, czy domyślnie przez referencję. E, ok dobra i teraz weźmy sobie listę jakąś wymyślimy sobie dwa 5, 6, 8, 4. Czyli tak byśmy to zrobili bez mapy. Natomiast dla mapy możemy mieć po prostu funkcję, która będzie podnosiła jedną liczbę do kwadratu. Która nazwiemy kwadracik. I po prostu będzie zwracała x do potęgi drugiej. I teraz print. Kwadrat. I print. Map. Kwadracik. Lista. No, czyli pierwszy argument to jest kwadracik, drugi lista. Natomiast zwróci nam obiekt typu mapa. Więc jeśli jeszcze chcemy z tego otrzymać listę, to musimy sobie przekonwertować na typ list i teraz możemy odpalić taki program, zobaczymy jaki da efekt, jaki dadzą efekt obie te funkcje a nie, nie wyświetliliśmy jeszcze tutaj, print lista, dobra jeszcze raz sobie odpalmy, tak czyli to jest nasza pierwsza lista którą tutaj sobie zdefiniowaliśmy, tak stworzyliśmy listę z takimi elementami i potem używamy funkcji kwadrat, która z, y, podnosi nam każdy element do kwadratu. Natomiast dalej przekazujemy, y, robimy dokładnie to samo za pomocą mapy, tylko że ponieważ tutaj nie zwróciliśmy innej listy, tylko zmodyfikowaliśmy tą przekazaną jako argument, no to y, map zrobił kwadrat już z. Z tej liczby, już Z tej listy zmodyfikowanej, tak, którą tutaj zmodyfikowaliśmy, ale jak widać działa dokładnie tak samo, więc możemy e, za pomocą mapy upraszczać, e, upraszczać pisanie funkcji. Nie musimy pisać funkcji konkretnie pod całą listę, tylko wystarczy, że będziemy mieli funkcję, która działa dla jednej liczby, a następnie za pomocą mapy przejdziemy przez wszystkie elementy. Na naszej listy i zastosujemy taką funkcję. Dobra. Funkcja filter również przyjmuje dwa argumenty, czyli napiszmy sobie filter, dwa argumenty, i pierwszym to, e, pierwszym również jest jakaś inna funkcja. Tylko, że ta inna funkcja musi zawierać jakiś warunek, tak? No bo funkcja filter służy nam do odfiltrowania. Czyli zwróci nam e, zmodyfikowaną listę, która będzie zawierała wszystkie te, e, wszystkie te elementy, które spełniają dany warunek, tak? Czyli inna funkcja, ale musi zawierać jakiś warunek. Tak, dobra. E, I druga. No to czytam drugi argument, to jest po prostu struktura, tak? Czyli powiedzmy jakaś lista, przekazujemy ją sobie, chcemy wszystkie, wszystkie elementy listy, które są większe od jakiejś wartości na przykład. To może być nasz warunek i otrzymujemy zmodyfikowaną strukturę, tak? Czyli zwraca odfiltrowaną. No tak, dobra, no to powiedzmy, że przy tej liście zostaniemy tak jak tam mieliśmy, tylko tutaj jeszcze sobie zrobimy tak, żeby nam nie modyfikowało tego, czyli zrobimy tu lista 2 i teraz będziemy robili coś takiego, że lista 2 append, dabi, dabi, dabi. i tutaj lista 2, dobra, i teraz tak, większe, Większe niż 5, tak, większe 5, tak, to zrobimy, żeby nie było zbyt długie i przekazujemy listę. Czyli tak byśmy zrobili, gdybyśmy chcieli bez e, zmiany, e, bez użycia mapy, tak, be, e, bez użycia f, funkcji filtr. Czyli powiedzmy, że chcemy wszystkie elementy listy, które są większe od dwójki. Czyli dajemy tutaj warunek, że if lista od i jest większa od 5, to wtedy dodajemy ją do listy 2, a w przeciwnym razie nie robimy nic, czyli zwróci nam listę 2, która jest odfiltrowaną listę je, listą 1, zawierającą wszystkie elementy z listy, z tej pierwszej listy, które są większe od 5. Czyli tak możemy zrobić to bez tej funkcji filter. A tutaj sobie napiszemy funkcję pomocniczą, czyli jakbyśmy większe 5, no to na przykład filtr 5 i po prostu na pojedynczym elemencie w x większe od 5, return x. Dobra, to tu sobie przekopiuję to, 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 to. to pierwsze w zasadzie nie jest nam potrzebne, i teraz tak, większe 5 tutaj, a tutaj damy filtr 5 i funkcję filter. Tak, czyli funkcja filter przejdzie nam przez wszystkie elementy listy. Yy, zastosuję dla każdego z nich tą funkcję filtr yy, 5. Dobra. No to odpalmy sobie. Zobaczmy, jak działa. Aha, literówka. Większe. I jedyne elementy z tej listy 2, 5, 6, 8, 4, które są większe od 5, no to jest 6 i 8. Czyli zarówno możemy zastosować taką metodę znaną nam wcześniej, czyli po prostu przechodzimy przez wszystkie elementy listy za pomocą pętli i st y stosujemy dla nich warunek i zwracamy jakąś inną listę, albo możemy zastosować prościej. E, funkcję filter, która po prostu dla każdego elementu będzie stosowała taką funkcję, e, która będzie się odnosiła do pojedynczej liczby. Dobra. Następnie funkcja reduce jest e, nie jest w standardowej bibliotece, więc musimy sobie ją zaimportować. Więc robimy coś takiego bez komentarza, oczywiście import funk tools. Albo po prostu from functools import reduce, bo nie będziemy używali niczego innego. Potrzebna nam jest tylko ta funkcja. OK. I jak ona działa? Funkcja reduce również przyjmuje dwa argumenty. Wypiszmy sobie reduce dwa argumenty. I tak, pierwszym argumentem znowu będzie funkcja, ale tym razem funkcja musi mieć dwa argumenty. Tak, funkcja, która zwraca jakiś wynik i przyjmuje dwa argumenty. I drugi to będzie nasza struktura. I na jakiej zasadzie działa funkcja reduce? Za pierwszym razem przyjmuje po prostu dwa pierwsze elementy naszej struktury, czy powiedzmy dwa pierwsze elementy listy, i przekazuje do tej funkcji, którą przekazaliśmy jako pierwszy argument. Potem, jako pierwszy argument do tej funkcji, tutaj przekazuje wynik z poprzedniej iteracji, a jako drugi następny element ze struktury. Ok, czyli po co to jest nam potrzebne? A i jeszcze co zwraca? Zwraca wynik, tak? czyli zwraca konkretną wartość, a nie całą strukturę. <laughs> czyli zróbmy to na przykładzie dodawania. Żeby było prosto, def e, dodaj, lista, Bo może sumuj, czy suma Aha. i zróbmy sobie zmienną suma którym e, będziemy przechowali sumę wszystkich elementów naszej listy, czyli for X in lista suma plus równa się, zwiększamy o e, X i na koniec zwracamy return, suma. A możemy też sobie zrobić DEF dodaj A plus B. Tak, czyli dla dwóch liczb zwracamy ich sumę. I teraz print suma, lista i print reduce dodaj lista. Tak czyli tutaj zrobiliśmy funkcję, która zwraca nam sumę z e, przekazanej jako argument listy, a tutaj mamy funkcję, która po prostu dodaje dwie liczby i e, funkcja reduce przejdzie przez wszystkie elementy wszystkie elementy naszej listy i będzie po kolei je dodawać i cały czas wywoływać tą funkcję dodaj aż dojdziemy do końca i wtedy otrzymamy sumę wszystkich elementów list. Dobra, no to odpalamy Pythona i dwa razy otrzymaliśmy ten sam wynik 25.